Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Gas Station Simulator. Odbierzmy ten telefon, bo już mnie denerwuje, dzwoni i dzwoni. Hey, nephew. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake. A serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery, no strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it. Somehow. You're a resolute lad. You'll figure it out. No dobra, coś wykombinujemy. Pewnie tak. Od teraz wzięcie pożyczki jest możliwe za pomocą komputera. Okej. Okay. Dobra, już, tankujemy. Pędzikiem, bo tam tutti di capo di mare. Co to się tam dzieje? A. Pan policjant. Już, panie policjancie. Aha, tutaj są pozostałe produkty. Tylko jak te taśmy się czyści? A, dobra, już wiem jak. Okej. Okay. No dobra. To się nam udało. W porządku. Mamy ponad 1000 dolarów na naszym koncie bankowym, ale co z tym magazynem? Kurde, ta półka na napoje to chyba stoi źle. Powiem szczerze, a gdzie ten magazyn w ogóle? Wykonaj wszystkie zadania, by móc ulepszyć stację paliw. Ulepszenie stacji dostępne jest z jej menu. Okej. Okay. Tam ktoś w ogóle... Aha, tak sobie przyjechali. Wiecie co? Zamknijmy tę stację na razie. Mamy zakupić jakieś dekoracje. Nie. Mały. Stacja jest zamknięta. No, i o to właśnie chodzi. A my tymczasem na spokojnie, bez spiny... Ile w ogóle mamy paliwa? 55 litrów tylko? Jak to się kuźwa stało? Nie, to trzeba zamówić paliwo. Dostawa paliwa. Zamówmy ile wlezie. I mamy zakupić dekoracje, tak? Zewnątrz? Na zewnątrz dekoracje? O, stolik. A, tu ławeczka. No dobra, niech będzie. A to jest jakaś taka dekoracja losowa, czy jak? Za 20. No niech będzie. Łoty. No mogę i taką zakupić, okej. Okay. A to ile ja mam wydać na te dekoracje? Dobra, wystarczy. Już. Hola. Już, wystarczy. Gdzie moje paliwo? Jedzie to paliwo, czy... A, jedzie już. Jakoś tak szybciej trochę zaczął się chyba poruszać, jeżeli mnie oko nie myli. Zakup drugi poziom ulepszenia dla twojej stacji. To za moment, bo muszę przyjąć dostawę. Anakonda jedzie. Także tym zajmiemy się za moment. No beer? Jak to no beer? Tak to się nie godzi. No. Chodź, dawaj ze szlaufa po papie. No powiem tak, demonem prędkości to nie jest, proszę państwa, także trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość. No, wypuszczaj pytona. Jest, ja się wszyscał. No i dobrze, i tankuj się, a my tymczasem... przeczytajmy jeszcze raz. Zakup drugi poziom ulepszenia dla twojej stacji. Wskazówka.
Otwórz główne menu komputera, kliknij więcej informacji na zakładce stacji. No tak, tylko jak ja znowu kuźwa nie wiem ile wydam, albo nie wiadomo ile wydam, no zobaczmy. Gas station, więcej informacji, poziom wyżej. No dobra. Wow. Oh yeah. No, coś mi się wydaje, słuchajcie, że będziemy mogli teraz tutaj drugi dystrybutorek, albo w ogóle tutaj dystrybutorek, jeszcze jeden i tu dystrybutorek, albo w ogóle, żeby była samoobsługa, o, to by mi najbardziej pasowało. Co to się to... Co my tutaj, pokoje do wynajęcia będziemy mieć? Znajdź sposób, by wejść do magazynu i otworzyć bramę. Dobra, moment, bo tego maila trzeba przeczytać. Pożyczka dobrej woli, okej. Jednorazowy zastrzyk $1000. Dobra, dobra. Ulepszenia. Można ulepszać swoje budynki, dobra. Otwieranie, zamykanie stacji. No dobra. Teraz tak, znajdź sposób, by wejść do magazynu i otworzyć bramy. No to... Nie to chciałem. Oh, Jesus. I co ja narobiłem teraz, no? Oj, panie Pabellusku, pan to jesteś naprawdę hultaj. Dobra. Idziemy. Musimy wejść do magazynu. Niestety w tym czasie nie zarabiamy. Aha. Czyli my musimy wejść tam, jasne. Przez dach podejrzewam się nie da. Tutaj są niby jakieś drzwi. No, trudne to nie było, powiem szczerze. Znajdź sposób, no. Uważaj, staraj się zamykać bramy, inaczej ktoś może cię okraść. O. Ciekawe. No dobra, no niech i tak będzie. Naciśnij te, by zamknąć. Usuń stogi siana i przywróć magazyn do stanu funkcjonowania. Dobra. Trzeba to będzie zrobić. Tylko gdzie ja mam te stogi siana dać? Do śmieci? Trzymaj, by rzucić. Może jakoś gdzieś tutaj poukładam? Nie, to chyba nie. Kurde, poważnie? Wszystkie? Totalnie? Dzięki, fajny jesteś. Zawsze marzyłem o tym, żeby rzucać sianem. Po prostu niesamowite doświadczenie. Ale to jest bez sensu. Rzucanie siana tutaj. Może nie wiem, może na razie tu jest, składujmy. O ile to się liczy, nie? No tu mamy jeszcze jakiś śmietnik. Nie, no podejrzewam, że to chyba chodzi o to, żeby jednak tutaj wyrzucać. A szkoda, bo ja za chwilę zapłacę tyle za wywóz śmieci. Że szok. No dobra, dobra. Już, ciśnij panie, ciśnij. Co to tam jeszcze? Może tylko te ze znakami zapytania trzeba. O, tu, o, jakaś potańcówka będzie, czy co? Taka cowboyska. Country Music Television. No, zmieści się tu i się pa, i wgramolił się normalnie do śmietnika, ale gościu, nie no, trzeba to wziąć i wywieźć, bez kitu, trzeba to wywieźć. A i zadanie zakończone, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze to, żebym ja coś jeszcze widział, okej? O. No i dobra.
Co teraz? Odnów magazyn za pomocą... Co? Odnów? Pewnie to będzie kosztowało. Odnów. A, za 50. Dobra, zadanie zakończone, słuchajcie. To mamy zrobione. Co dalej? Wróć do komputera i zamów dodatkowe produkty do sprzedaży. Okej. Dostawa. Produkty. Dostawa produktów. Im więcej marek danego produktu wyłożysz, tym więcej ich sprzedasz. Ceny zmieniają się codziennie o północy. Okej. Zielona kropka oznacza korzystną cenę, czerwona oznacza zawyżoną cenę. I tak zarobisz, lecz kupowanie produktów po niższych cenach skutkuje większym zarobkiem. Możesz śledzić krzywą cen, przeglądając wykres każdego produktu. Możesz zamówić naraz tylko jedną ciężarówkę od danej firmy. Dobra, spoko. To teraz tak, no myślę, że napoje to Mr. Barton dodaj do koszyka 30 sztuk, no może być. Tutaj widzimy, że jest zielona kropka, nie? Ale to zaraz, ja zamawiam, to ile ja zamawiam w końcu? Jedną sztukę? Czy 30 sztuk? Bo nie rozumiem. Dobra, to zróbmy tak. Może ten tonik. No i to Tropicolo, niech będzie. Będzie różnorodność. Smakołyki. Ale mnie zaraz naliczą. Dobra, to się sprzedawało. To w sumie też się sprzedawało. To tego mogę wziąć tyle. To mogę wziąć. A wszystkiego po trochu mogę wziąć. Jakieś chusteczki. A to? Dobra, wystarczy. I co teraz? I koszyk? Zamów. Brak miejsca w magazynie. O, ty panie, ale żeś zaszalał, chłopie? To może po jednym. To już, kurde, robię jakieś frisko albo inny tam. Może po jednym. Zamów. A, kurczę, czyli jednak. Dobra, to tego nie chcemy. Z napojów może tego też nie będziemy brali i tego. I teraz jak? No co jest do licha ciężkiego? A teraz? O, dobra, udało się, słuchajcie. Dobrze, spoko. Poczekaj na przyjazd ciężarówki, a potem wypakuj produkty na półki w magazynie. No, żarty? Wszystko ręcznie? Nie no, trzeba pracownika zatrudnić. Magazyn i dostawy. Dobra, to już zrobiliśmy. Słuchajcie, bo hajsu zaczyna brakować. Otwórzmy stację. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo teraz czekajcie, bo jadzie dostawa. Co to jest? To jest jakaś znajdźka? Aha. To jest taka znajdźka, że trzeba to później posprzątać. Posprzątamy, na spokojnie, posprzątamy. No. To zapraszamy szybciej, zapraszamy, bo tutaj czekamy, zobaczymy, co my tam będziemy musieli tak na dobrą sprawę robić. To jest piąty dzień, słuchajcie, prowadzenia przez nas stacji. A ja już się zastanawiam, czy nie popełniłem błędu. Capo di tutti. Dlaczego to tutaj wisi? No nie wypadnij, o, dzięki. Na półki mam wyłożyć, tak? Mhm. A gdzie te półki? Ciężarówka nie może sfinalizować dostawy, kiedy brama od magazynu jest zamknięta. No dawaj. No. No i co tam, chłopku? I co on zamierza robić? Że ja niby? Co, jak ja mam to zrobić? Nie za bardzo rozumiem.
Jak ja mam to zrobić? Ożesz ty, synu. Dobra, połóżmy to na... Jak ja mam to, kurde, wypakować? Ciężarówka... wypakuj produkty na półki w magazynie, ale ja nie mam w magazynie półek. Ach, tam. Dobra, okej. Okay. Ła, na skróty. O, to takie! Ojojoj, możemy mieć małe kłopociki. No i dobra. Wszystko? Wszystko. Masz jeszcze ci zamknę drzwi. Kurde, flak. Zupełnie puste półki produktami z magazynu. Wskazówka. Podejdź do półki i kliknij na nią, by wyłożyć produkty. Ale to ja mam to wziąć, czy po prostu na pusto, bo nie chce mi się... Nie no, chyba nie. Chyba tam. To pamiętajmy o tym, żeby drzwi zamykać, nie? Bo tam ostrzegano nas. Zamykajmy drzwi. Co by nas nie okradli. Kurde, jaki tu jest syf. Idziemy, zaraz zobaczymy, jak to się robi. Tu jest tyle roboty, moi drodzy. Tyle roboty. Że my do ustranej śmierci z tego się nie wykaraskamy. No dobra. Kliknij, by umieścić, ale co? A dobra, w ten sposób, okej. Nie stanowi to większego problemu. I teraz tutaj jeszcze. Aha, to już się nie mieści. Dobra. Może być i tyle. Ale jesteśmy teraz zaopatrzeni, słuchajcie. No to wydaje mi się, że chyba możemy... Nie, ja się boję już odbierać ten telefon. I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good, good. I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you, I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going and wants to see you flourish. But my approval only goes so far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. Okay. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free, and nobody will bat an eye. Keep those customers happy. Dobra. Dobra, czyli generalnie jest sytuacja taka, że teraz będziemy dostawali te lajki, nie? Będziemy dostawali łapki w górę. Także przyłączcie się, drodzy państwo, i zostawcie łapki w górę pod tym filmem, żeby tutaj stacja funkcjonowała jak należy. Bo jak nie, no to trzeba będzie je zamknąć. Boże, jaki tu jest jednak syf. Spróbujmy wziąć wora. Jakoś to ogarnąć. Jak to się robiło? Czemu nie mogę tego podnieść? A. Tego nie mogę podnieść. Bardzo ciekawa sytuacja. To jakiś, nie wiem, ciukierek? Może to nie są śmieci? Może to tak ma być? Dobra. No i w porządku. O, jedzie klient. Ale wyrzućmy ten worek, żeby nie widział. A, i trzeba opróżnić te kosze. Dzień dobry pani, witam serdecznie. Właściwie to dobry wieczór. Proszę bardzo. Oh yeah, nice. O, świetnie, dostaliśmy lajka. Bardzo fajnie, super. Podoba mi się to. O, gruzu już nie ma, zauważyliście? Dobra, to wyciepiemy.
mogłabyś się jakoś tak obrócić? Ach, ty synu. Dobrze. Po co mi ma teraz? Wy wiecie, że ja tutaj od 5 dni już nie spałem? Bez gitu. Kurde, jakieś meble, nie wiem po co. Nie wiem, kafejki internetowej nie będę otwierał. Ja mam nadzieję, że to co wywalam, to nie jest potrzebne. A co tu się dzieje? Te, cycata, ukradłaś coś? Oby nie. Dobra. Mamy coś takiego. Jakiś safe. Dobrze, no na razie niech to zostanie, słuchajcie, bo... bo nie wiadomo, do czego to służy. Ale jak to podnieść, kurde? Jak to podnieść? Bardzo, bardzo mnie to zastanawia. Dobra, jest klient. O, jakiś cowboy? No, i mamy kolejnego lajka, super, już 13%. O, idzie jakaś lola. No dobrze, no dobrze. Trzeba będzie lolę obsłużyć. Chodź, chodź, mamy tutaj wspaniałe produkty. No nie gadaj, że... O, już myślałem, że ona tylko przyszła, wyrzuci śmieci i wyjdzie. No, prosimy, prosimy. Tak, już tutaj... Obsługujemy ładnie. Zapierdzielam na gąbce. Hej. Dla ciebie też. Miłego. Tylko syfiaro. Trzeba było gdzie indziej wyrzucić to. Zamknij japę. No nie no, nie zdążyłem wynieść śmieci i nam dała dislike'a. Co za szuja. Dacie wiarę? Tak się nie godzi. A to wszystko przez tamtą, bo jakby nie dopełniła tego śmietnika, to by nie było problemu. I czego mi tu hałasuje ta? Nie wiem, na czym mam się skupić. No dobra, trzeba posprzątać, bo brudno. No, roboty jest naprawdę sporo. No, chyba jest w porządku. Tak mi się wydaje, że jest w porządku. Nie wiem, co państwo na to, ale... Dobrze, jakiś obdrapany ten kontuar jest. Używając komputera, kup toaletę w sekcji funkcje w kategorii inne. No i jeszcze będę musiał czyścić ten sracz, tak? Inne. Aha, tutaj. Toalety. Dobra, no. Jak trzeba. Trudno. No, ale wyjdź już z tego. O. Posprzątaj toaletę za pomocą miotły. A nie mówiłem. Wiedziałem, że... O, Jesus. Dobrze, miotła. Dobrze. To już mieliśmy. A ściany nie? Co to za... Kurde, to gówno leży tutaj. O, matko boska. No fu. Kto się zesrał na podłogę? No, litości. To jest obrzydliwe wręcz. To wiaderko, to nie wiem, co mam z nim zrobić.
Washroom cleaning checklist. I ciekawe, i wszędzie jest pabellus, z tego co widzę. Dobra. Wyrzućmy ten worek z tym balasem. Normalnie. Tak, idź nasraj. Naprawdę, masz rację. Idź mi nasraj. Jeszcze tego mi brakuje, wiesz? A ty nie kradnij. Głoszysz ty, synku, jaki on jest przystojny. No, ci psiki się je, tak? No, ile tych ci psików? No, dzięki za lajka, ale nie żryj tyle, bo zobacz jak wyglądasz. No. A ty dopiero się wysrałeś i co, już będziesz żar? Za chwilę znowu tu przyleziesz. Obsrasz mi klopa i tyle z tego będzie. No, ja myślę. Ale co tu jest brudnego takiego, że oni to tak biorą i... O, i nanieśli piachu, no. A to? No kto mi to tutaj... leje? A ja będę nic nie robił, tylko... Nie będę nic robił, tylko będę chodził i sprzątał po nich. O, tam samochodzik jest. Chwileczkę, ja sprzątam teraz. Słucham. No. Wow. Tak. Ja nie będę nic robił, tylko będę chodził, sprzątał, a oni tak będą przechodzić tutaj, naniosą tego piachu. Nie mogłem kupić na Alasce tej stacji. Byłoby prościej. Ale cóż, no nie będziemy dywagować na ten temat. Proszę Państwa, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zapraszam na naszego kanałowego Discorda. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobał film. Jeżeli się nie podobał, no to zostawcie łapkę w dół. Pamiętajcie o subskrypcjach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Bye, bye.